Przedsiębiorcy z obwodu kaliningradzkiego odwiedzili dziś Ełk. Spotkanie miało na celu zachęcić północnych sąsiadów do inwestowania na terenie naszego miasta. Rosyjscy przedsiębiorcy, między innymi z branż spożywczych czy budowlanych, mieli możliwość poznania ełckich firm oraz odwiedzili ełcką podstrefę suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej i powstający park naukowo-technologiczny. Jak powiedział Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku, przedsiębiorcy z Kaliningradu mogą być świetnymi partnerami biznesowymi dla polskich firm. Ełk w Polsce jest dobrym miejscem do inwestowania. Co więcej, że w Ełku są świetne firmy, które zainwestowały wiele lat temu, firmy, które przyjechały tutaj z centralnej Polski, także z zachodu Europy i mają świetne warunki do rozwoju. Potencjalnie mogą być to partnerzy dla przedsiębiorców rosyjskich. Trzeba pamiętać, że przedsiębiorcy w obwodzie królewieckim doskonale się rozwijają i mogą stanowić dla przedsiębiorców polskich świetnych partnerów biznesowych. 13 przedsiębiorców z obwodu kaliningradzkiego, którzy odwiedzili dziś Ełk, reprezentowała Elena Romanowa-Wiktorowa, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Kaliningradzie, która zrzesza około 300 firm. Mamy nadzieję, że nawiążemy owocną współpracę z ełckimi firmami, powiedziała Radiu 5 Elena Romanowa-Wiktorowa. Mogę powiedzieć, że obwód kaliningradzki od dawna jest zainteresowany współpracą z Polską i z regionami przygranicznymi. To jest długoletnia współpraca. I teraz po prostu rozwijamy tą współpracę właśnie na inne regiony, oprócz warmińsko-mazurskiego, z którą mieliśmy dość ścisłe stosunki zawsze. No i teraz pierwsze miejsce, które chcę zapoznać się ze suwalską specjalną strefą ekonomiczną. Byliśmy już po strefie Białystok, Gołdap oraz Suwałki. Widzimy, że tutaj bardzo dużo przedsiębiorstw i tych, które już działają na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i myślimy, że to dla nas będzie interesujące. Aktualnie w ełckiej podstrefie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej, która ma powierzchnię około 105 hektarów, funkcjonuje 28 firm. Zatrudnionych jest tam około 1800 osób. Teren strefy jest kompleksowo uzbrojony. Inwestowanie w strefie ekonomicznej to duże korzyści, mówi Wojciech Kierwaj, to jest wiceprezes zarządu suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej. To jest zwolnienie z podatku dochodowego do 70% wartości zainwestowanej kapitału, dobre przygotowane tereny inwestycyjne i to są największe korzyści, dobra kadra na terenie Ełku. Mamy jeszcze 28 hektarów wolnych terenów, które są uzbrojone. Średni okres przygotowania przedsiębiorcy do zainwestowania, czyli uzyskania u nas zezwolenia, które jest niezbędne do funkcjonowania w strefie, to miesiąc. Byliśmy już wspólnie z panem prezydentem w Gusiewie 4 tygodnie temu. To był kontakt bardziej samorządowy. Dzisiaj już to ma wydanie takie bardziej związane z przedsiębiorcami. Uważamy, że po prostu przedsiębiorcy między sobą najbardziej się dogadują i tylko na początku potrzebują pośredników. Na początku pewnie będzie to handel, może jakaś współpraca. Trudno o bezpośrednie inwestycje od razu polskie w obwodzie kaliningradzkim i odwrotnie, dlatego że to wymaga przygotowania.